Może zapiszmy, bo nie wiem co się... O, nie mogę, serio? No cóż. Cóż możemy uczynić teraz? Pewnie trzeba użyć tej pieczęci, ale ja sobie nie odmówię, aby spróbować tutaj zwiedzić to miejsce. Pewnie nic tu nie znajdziemy, ale wiecie, różnie to jest. Lepiej się do niej nie zbliżać. Pewnie nas też zadźga. No cóż, użyjmy tej pieczęci. Jak to nie? Jak to nie? Aaaa! W środku jest klejnot, przypomina czerwoną tabletkę. No proszę, czyli Harry przewidział to. Czerwoną tabletkę, czyżby tam był ten Agloplis? Użyj. O! Heather pewnie to połknie. Proszę was bardzo. Czyli Harry przewidział taką okoliczność. No ciekawe, ciekawe. Wybaczcie, musiałem łyknąć wody mineralnej. Wiecie, po sobocie. Okej, cóż to może dać? To jest ten Bóg. To jest Bóg. Klaudia, popatrz się, przypatrz i zastanów się nad tym, co ty robisz i mówisz. Zwymiotowaliśmy coś. Co to jest? Chyba się Heather pozbyła z siebie. Tak, zdeptaj to. O matko! Jej! Naprawdę? Ale trzeba mieć wyprany mózg. Lessa, you cannot kill God. I will burn God. If you can't do it, Lessa, I will. Żal ci jej, naprawdę. Ale sobie narobiła. Jest jakaś dziura. Wow! A cóż to takiego było? Okej, zapisujemy. Nie mogę naprawdę w tak kluczowym momencie. Okej, słuchajcie, idziemy chyba na ostateczne starcie. Trzymajcie kciuki, życzcie mi powodzenia. Możecie się nawet pomodlić. Zmierzymy się teraz znów z tym diabelstwem, z którym Harry sobie poradził, my sobie też poradzimy. Proszę was bardzo. Czy to to? Ojej.
Heather, jesteśmy z tobą. Z Klaudii zostało tylko ubranie. Heather, daruj sobie, bo widać, że ciemna strona mocy cię przejmuje. Uho, ho, ho. No to super. Okej, weźmiemy od razu większy kaliber, bo to nie ma co się szczypać. Przeładuj. I zawalczmy z tym legendarnym bogiem, demonem, czymkolwiek to jest. Kreatura zwykła. Piekielna. Czy ja mogę ją do niej strzelać? Ło, kurczę. Czemu to wygląda jak kobieta? Trochę Alessy przypomina, nie? Ciężka to będzie walka, coś czuję. Okej, musimy unikać tych płomieni. Swoją drogą wykonanych dość amatorsko. No, pokaż łeb. Dobra, dwa strzały. Jakie obrażenia zadaje ten ogień? Spore. Dysponujemy tylko dwiema ampułkami, więc to będzie naprawdę hardkorowa bitwa. Ale może się uda. Oczywiście na padzie bez problemu bym to ukończył, ale myszy klawiatura to jest zło. To jest jedna z broni tego demona. Myszy klawiatura, z którą muszę się teraz zmagać. Okej, chyba musimy po strzale. W jednym pocisku. Lepiej być cierpliwym i powoli to zakończyć, niż się spieszyć i zawieść świat. Fajna muzyczka, origami. Jest normalnie mrok. Tak, 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 na dół. No nie, naprawdę, Heather. Dobra, chyba się nie da wykonać dwóch strzałów. Jeżeli tak do końca walki będzie, to nie jest to wcale takie trudne, ale pewnie później zmieni taktykę, jak poczuje się zagrożony, zagrożona w każdym razie. Nie wiem, co to jest. Ale jest obrzydliwe. Przeładujmy. Mamy czas. RRR. Nie da rady, nie wiem, co się dzieje. Okej. To mi przypomina trochę Silent Hill 4. Miejsce takie właśnie wyłożone skórą. Okej, sprawdźmy. O kurczę, to naprawdę zadaje ogromne obrażenia. Ampułka przywraca całe zdrowie. Raz żeśmy się natknęli na płomienie i już mamy żółte. Może to długo nie potrwa, wow! To było normalne? Czy on teraz będzie tak szybko atakował? Oczywiście, że tak. A ja już liczyłem tutaj na prostą walkę. Się przeliczyłem chyba. Musimy także zmienić oręż. Tam już kończy się amunicja. Nie, trzeba być ciągle w ruchu, na to wygląda. No i nawet to będzie lepsza broń niż shotgun. Będziemy mogli z większego dystansu atakować.
Kurczę, Heather, ty buraku cukrowy, no. Czy ja w ogóle ją trafiłem? Najwidoczniej nie. A teraz z dwóch stron. Normalka, to będzie trudno. Zapisać się zapewne nie da. Okej, atakujmy. Kurczę, można tylko naprawdę raz strzelić. To nie jest najlepsza broń. W takim bądź razie. Spróbujmy jeszcze dwa razy z shotguna uderzyć. Podejrzewam, że najsilniejszy byłby ten, ta buława z kolcami, ale zanim ja ją uderzę, to dostanę od niej ręką. Ona też atak fizyczny ma. Kurde, tego się nie spodziewałem, no. Myślałem, że tylko raz ten płomień się rozwala. No i tak jak mówiłem, tylko raz można strzelić, później już nie reaguje na ciosy. Jak zdrowie? No oczywiście, już po nas. Spróbuję tym jej przyłożyć. Chyba nam się nie uda tego za pierwszym razem ukończyć. Ale... kto wie, miejmy nadzieję. Ach, kurczę. No dobra, ale już znamy mniej więcej taktykę wroga. Itp. itd. Przydałoby się więcej apteczek, kurczę. To sobie przewiniemy. Jakże. A spróbuję od razu tą buławą bić. Jejku, to sterowanie mnie dobija. Jest niedorzeczne po prostu. Zobaczymy, wiecie. Testujemy, co z tego będzie. Ej, na spokojnie. Spróbujmy. Dwa razy dostała. Trzy razy! Patrzcie! Ależ taktykę obrałem. Niesamowitą. Skuteczną. I teraz jeszcze ampułeczka. I kurczę, może nam się uda ją zniszczyć. Ona nie powraca do góry, jeśli jak ją biłem. Tym zadała mi cios ręki, też pół życia, nie? A pierdziele. Także dwa, na dwa hity nas bierze. Ale spróbuję, spróbuję jeszcze raz jej przyłożyć tym tą buławą, a później będziemy strzelać po razie i powinno się udać. Heather, szybko. Raz. Dwa. Trzy. Dobra. Ampułka. I teraz weźmiemy sobie jednak shotguna. Dobra. Myślę, że tam troszeczkę jest poturbowane. A teraz na spokojnie. Dobra, 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 nie wiem co ona chce zrobić. Zdradliwa bestia. O. No, dajesz, dajesz. Cholera jasna. O. Dobra. Uda się nam. Uda. Musimy być chyba w ruchu, naprawdę, bo... O właśnie, właśnie. Coraz szybciej te płomienie uderzają. Co tam się dzieje? Wow. Jeszcze szybciej. Ale to chyba dobrze, że coraz szybciej. To znaczy, że zdycha.
Dobra, być może jeszcze wystarczy 2-3 razy strzelić. Także miejmy się na baczności. Nie rezygnujmy z pełnego skupienia. Ja ile razy strzeliłem, żeby zaraz broni nie przeładowywać? No. No, 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 dajesz. O kurcze, nie, to niedobrze. Bardzo niedobrze. Przeładuj mi broń. Gramy na poziomie normal, także nie powinno być tu jakichś cyrków większych. Po prostu za blisko stanąłem wcześniej. Niepotrzebnie. Korci mnie, żeby teraz ją buławą tłuc, może padnie, ale to zbyt duże ryzyko. Nie! Kurde, no wszystko przez tą klawiaturę. Błagam, niech będzie teraz ostatni strzał. Przeładujmy. Kurde, naprawdę nie mam nic. Nic a nic. Nic a nic. Nic a nic. Kurde. Nie. Myślałem, że to zjesz, Heather, i dostaniesz trochę więcej zdrowia. Swoją drogą te bezsensowne były te przynęty. Ani razu nie użyliśmy jej. Chybiony jakiś pomysł twórców. Okej. Ostrożnie. No kurde. Ale przeżyliśmy to niesamowite. No. Jak długo jeszcze? Jak długo jeszcze? Ale emocje, ja pierdzielę. Nie chcę, kurde, tego znowu powtarzać. Koniec! Koniec, ale ze mną. No nic, moi drodzy, nie wiem. Tu zakończę odcinek i w ostateczną walkę z tym bossem wrzucę kiedy indziej, bo nie mam na to siły. Albo jakieś kody sobie wpiszę, żeby mieć więcej potionów, bo to jest po prostu parodia. Okej, trzymajcie się, dobrnęliśmy do końca, ale tak przypuszczałem, że będzie naprawdę nam ciężko. Z takim, no z dwoma praktycznie ampułkami, to jest straszne. Do zobaczyska. Okej, bierzemy stwora dalej, ale muszę wam się do czegoś przyznać. Ściągłem sobie save'a z neta jakiegoś, gdzie ktoś po prostu miał więcej zapasów w inwentarzu, a także grał na poziomie trudności walki na łatwy. I powiem wam, że trzeba było tak uczynić, bo nawet teraz grając z zapasami i na łatwym poziomie nie jest wcale tak prosto, więc nie byłoby najmniejszych szans, abym ukończył grę na moim save'ie, gdzie po prostu dobrnęliśmy do końca w tragicznym stanie. Nieprzygotowani na walkę zupełnie. Ale teraz powinno się udać. Używam tej buławy. Chyba najmocniejsza broń. No i można kilkakrotnie zadać obrażenia. A strzelić można tylko raz, co jest dziwne. Okej. Czas się podleczyć. Patrzcie, on, wiecie, miał 22 potiony. Nie wiem, gdzie on to nazbierał po prostu. Zaraz powinna paść. No atakuj, atakuj coś.
mało się rusza ten stwór. No i właśnie na łatwym poziomie on tylko raz atakuje tym ogniem. Nie można przejść do ofensywy. Wow, myślałem, że już koniec, ale to jest tylko FPS. Widzicie, ile go trzeba nabić? Nawet na najłatwiejszym poziomie trudności. Ja, poważnie. Dlaczegoż tak? Ginąż, Garo. Jest! Pokonaliśmy zarazę. Udało nam się. Heather poszła w ślady swojego ojca i także rozprawiła się z legendarnym bóstwem Silent Hill. Takie sceny właśnie w tej trzeciej części troszeczkę ten klimat psują. Nie wiem, dlaczego Heather jest tak, a nie inaczej napisana przez twórców. No żarty też nie na miejscu w takiej grze. Teraz do Heather chyba wszystko wróciło. W trakcie podróży tak się skupiła na swojej zemście, że zapomniała, co się wydarzyło. Że straciła już Harego. Ciekawe, co ze sobą teraz pocznie. Ciekawe, jakie zakończenie uzyskaliśmy. Mam nadzieję, że dobre. Nawet szczerze powiedziawszy, nie wiem, co trzeba było robić tutaj, żeby zmienić to zakończenie. Właśnie, co z Douglasem? Zdaje się, że wróciliśmy po niego. O, proszę. Ten przez cały czas tutaj siedział. Heather. Is it really over? Not yet. You're still alive. No fest. Heather. Przecież to jest starszy człowiek, mógł zejść na zawał. Heather, did you... You don't have to call me that. I'm not hiding anymore. I'm gonna use your real name? What was it again? Cheryl. The name my father gave me. You're gonna let your hair color go back too? I don't know. Don't you think blondes have more fun? I czyżby to koniec? Tak po prostu, głupim tekstem, że blondynki są lepsze i koniec gry? Żadnych wyjaśnień, co się stanie z naszymi bohaterami? No kurde, jestem niepocieszony. Muszę przyznać, że na tle Silent Hill 2 to zakończenie jest iście dupiaste. Tak. I mamy motyw z Silent Hill 1, tylko że zdaje się z jakimś wokalem. No. No cóż mogę powiedzieć, podsumować grę mogę. Zdecydowanie teraz... Po tym, jak jestem na świeżo z trylogią, no, uważam, że Silent Hill 2 jest najlepszą częścią.
najstraszniejszą jest no pierwsza część. Trójce na niekorzyść trójki właśnie jest to luzactwo przesadne momentami. Postać Heather, taka wiecie, wykoksowana, zimna i zdająca się nawet niezrównoważona psychicznie. Już normalny by miał taką reakcję jak ona na pewne tutaj wydarzenia. Także dwójka najlepsza, najstraszniejsza jedynka, no a trójeczka też bardzo dobra. Ale rzeczywiście teraz z perspektywy czasu zauważyłem te niedogodności, za które była krytykowana, to jest widoczne. Ten projekt utworów nie do końca moim zdaniem udany. Tej walki faktycznie troszeczkę więcej. Momentami przesada, bo pamiętacie, atakowało nas 5-6 przeciwników. Nie ma eksploracji miasta. No i nie ma też... No co fabuła? No fabuła jest taka podręcznikowa, no. Jak na horror przystało. Nic szczególnego, nic nadzwyczajnego. Na pewno nie jest to coś, o czym człowiek będzie rozmyślał latami po ukończeniu gry. W porównaniu do drugiej części, no to bida. Bida z nędzą. No nie porusza ta gra, no trzeba przyznać, że nie porusza emocjonalnie. Jest faktycznie słabsza, no ale ma też zalety, no. Grafikę niesamowitą. Soundtrack stoi na dobrym poziomie, chociaż też jest ciut gorszy niż wcześniej. Na pewno te straszaki są zdecydowanie najlepsze z tych trzech części. Alternatywne lokacje, wiecie, wystrój tego wszystkiego. Psychodela. Tutaj to robiło robotę. Bardzo dobra gra, no to dużo mówić. Nieco odstaje od poprzednich części, ale to nadal bardzo, bardzo, bardzo dobry, prawdziwy Silent Hill z krwi i kości. No i niestety to jest już koniec gry, a także koniec Silent Hill, moim skromnym zdaniem. Po trzeciej części już nigdy nie wyszedł, może niedobry, ale nigdy nie wyszedł prawdziwy Silent Hill. Cała reszta już po tej części to festiwal albo jakiegoś totalnego gówna typu Homecoming, albo eksperymentów nawet udanych, jak w przypadku Shattered Memories, no i średniaków typu Origins. Z The Roomem to jest też skomplikowana sprawa. Nigdy nie wiedziałem, jak się odnieść do tej gry. Coś tam czuć tego Silent Hilla, ale ogólnie ta gra ma tyle wad, że nie mogę jej nazwać dobrą grą. Nie mogę nazwać Silent Hill 4 dobrą grą. No bo kurczę, nawet jakiś filmik robiłem, dlaczego. Dlaczego uważam tę grę za średnią, nieudanego Silent Hilla. Tam się tyle wad nazbierało, że ten filmik mógłby trwać 10 godzin. No ale cóż, może zrobię Silent Hill 4, to się jeszcze zastanowię. Na razie ukończyłem trylogię jednej z moich ulubionych serii. Zobaczymy, co będzie dalej. A dalej na pewno będzie, bo dlaczego miałoby nie być? Może coś innego niż horror, chociaż horrory są najciekawsze. Silent Hill 3 PC Team, czyli co to jeszcze, jacyś inni ludzie doszli, robiąc wersję PC-tową. Kurde, czy ktoś zna odpowiedź na pytanie, dlaczego trzecia część nie wyszła na Xboxa? Zawsze mnie to normalnie... Jak umrę, to pierwsze pytanie, jakie zadam Bogu, to będzie, dlaczego Silent Hill 3 na Xboxa nie wyszedł? No popatrzcie, druga część wyszła na Xboxa. Trójki nie ma i czwórka też jest na Xboxie. No, nie rozumiem tego kompletnie.
Może się dwójka nie sprzedała? Nie wiem. Dobrze, zakończenie normalne. Czyli najnudniejsze, podejrzewam, bo nic ciekawego. Nie, naprawdę, tandeta, strasznie gówno. Zakończenie... Po prostu się gra urwała, jeszcze ten tekst z blondyną i... Nie wiem, co się wydarzyło dalej. Żadnej mądrości na sam koniec. Podsumowania, nic, no, trudno. A, to tutaj nawet nie będziemy oglądać tych rezultatów, bo to nie jest nawet mój save. Ale okej. Nawet nic tu nie ma, nie wiem, czy to przez to duma po spolszczenie. Ale faktycznie, jakieś błędy. A niech będzie. Zapiszemy. No i cóż, moi drodzy, to już koniec trylogii Silent Hill, koniec Silent Hill 3. Wow, ciekawe, czy to prawdziwa data. Pewnie tak, kurde. Zwróćcie uwagę, 7 godzin ponad gościu grał. 2004. Liczba zapisów 299. Ja pierdzielę. Co za gościu. Okej. No cóż. No to do zobaczyska. Zobaczymy się z pewnością w nowej jakiejś serii. Teraz już żegna się z wami gracz prawdziwy. Życzę wszystkiego dobrego. I naprawdę było miło. Świetnie się bawiłem, grając w te trzy gry. Wow! Mam nadzieję, że wy też. No to do usłyszenia. Cześć!